Cześć, jest dzisiaj ze mną Sid. Hejka. Co sądzisz o projekcie, który przygotował dla nas Patryk? Jestem ciekawa tego, co zobaczymy. Tytuł filmu mówi o hejcie, więc... Myślisz, że dobry to jest projekt? Zobaczymy. Ciebie chyba dużo hejtu dotknęło po tej twojej akcji na streamie jednej. No trochę. Jak sobie dałeś z tym rady? Nie zwracałam na to uwagi raczej, bo wiedziałam, jaka jest prawda. I no jakoś to przetrwałam. A dużo było hejtu w twoją stronę przez tę sytuację? No dużo, dużo. Dużo ludzi mnie hejtowało, dużo komentarzy, dużo wyzwisk, dużo gruźb śmierci. Mało konstruktywnej krytyki, a szkoda, bo taką rozumiem. No i po jakim czasie to się skończyło? Nie, no dalej znajdują się komentarze, dalej znajdują się ludzie, którzy będą mi pisać, że zrobiłam to, to i to, mimo iż to jest nieprawda i wyzywać. Mhm. No ale to już są pojedyncze komentarze, tak. I co, jak sądzisz sobie, jak dla ciebie ludzie sobie powinni radzić z hejtem, cyberhejtem? No nie powinni zwracać na to uwagi. Najważniejsza opinia powinna być najbliższych, to co oni nam mówią. No i po prostu, nawet nie przykładać do nich tak dużej wagi, jaką sobie możemy nałożyć na tych przekleństwach.